Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pogody pięknej, ciąg dalszy. Mamy tutaj ostatnie dni słoneczne, ciepłe, wręcz nawet bardzo ciepłe. Bo nie wiem jak u Was, jak w Waszych regionach Polski, ale u mnie wczoraj o godzinie 21 było 24 stopnie. Chcę posiać ogórki. W tamtym roku też siałam o tej porze, nawet chyba ze 3 dni wcześniej. Będę tutaj je przykrywać agrowłókniną. I teraz tak, sieję je siewnikiem. Nie będę siała tak jak tradycyjnie z tego względu, że tutaj jest teraz taki paradoks. Jak nas topiło, to nas topiło. Wszędzie było mokro. To, co już wiecie z poprzednich odcinków, nie szło tutaj w ogóle wejść w pole, bo wszędzie stała woda. Ciągnik się topił, a teraz mamy kilka dni słońca i wiatru i robi się pustynia. Taki paradoks. Jak topi, to topi. Jak suszy, to też już na całego. I nie mogę tutaj robić rowka, bo zanim ja dojdę tam do końca, to już będzie wszystko obeschnięte. Nasiona pójdą w ziemię suchą i nie będą miały siły skiełkowania. Nie wiadomo, kiedy tutaj deszcz spadnie. Nie głoszą prognoz, które by przewidywały jakiekolwiek opady w nadchodzącym czasie. I teraz, jeżeli będziecie wysiewać ogórki na małych areałach, bardzo dobrze jest je uprzednio namoczyć w rumianku. Torebkę rumianku zaparzyć, czy dwie torebki nawet, tak jak herbatę w szklance wody i namoczyć na noc. Rumianek odkazi te nasionka, zainkrustruje i przyspieszy wzrost kiełka. Będą takie silne, zdrowe. Nie moczę, bo sieję siewnikiem, więc te nasiona mi się skleją. I u mnie moczenie nie da tutaj w ogóle żadnego rezultatu, bo ten kiełeczek, który przez noc, ten języczek wyjdzie, on tutaj, jeżeli będzie dalej taka pogoda jak teraz, on bardzo szybko zatraci swój wigor i nasiona niestety w połowie, w jakimś tam procencie 30, 40, nawet 50% może mi nie wzejść. Także ja nasion nie moczę. Tutaj w głębi jest jeszcze wilgoć, bo tutaj było mokro i dlatego siewnik, żeby po prostu nie wysychała mi ziemia, tylko on tu będzie od razu zasypywał, dogniatał, będzie wałowanie. No i posiane. One na pewno będą przygęsto, także później będę musiała je tutaj poprzerywać, ale to nic, bo no warunki robią się niekorzystne i ja mówię z deszczu pod rynnę, z niekorzystnych na niekorzystne i nie wiem, ile mi tutaj tych nasion wzejdzie. Także wolę posiać je trochę gęściej, później poprzerywam, wyniosę kurom, kury zjedzą i też będzie dobrze, nic się nie zmarnuje. Widzę, że cebulka mi już wychodzi, szczypiorek. To jest ta wysadzana teraz wiosenna. Dosyć ładnie powschodziła. Ona ma tutaj wilgoci. Ona była posadzona zaraz, jak tylko dało się rady to pole zaorać, zrobić, więc ona tutaj będzie miała dobre warunki do wzrostu, bo w ziemi wilgoć jeszcze jest. Obsycha na razie wierzchnia warstwa. Tam patrzyłam na pietruszkę, na marchewkę. Jeszcze nie wschodzi, ale to jest za wcześnie. Pietruszka wschodzi dosyć długo. Jednak też jeszcze rozgrzebałam, to w ziemi wilgoć ma. Ładne szczypiorki już wychodzą z ziemi. No i teraz jest ciepło, to ona będzie tutaj bardzo szybko szła w górę. Tutaj dalej jest posiana pietruszka, ona jeszcze nie wschodzi. I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Tutaj z wierzchu jest już szczery piasek, ale tu, gdzie jest ślad dociśnięty pietruszki, w głębi jest wilgoć. Także ta pietruszka też jeszcze ma dobre warunki. Także no pietruszka ma dosyć dobre warunki tutaj do wschodów. Była posiana w mokre jeszcze w ten taki tydzień, jak było zimno. I ona tutaj miały nasionka możliwość spęcznieć. Mam nadzieję, że spęczniały. Tam patrzyłam na pasternak, bo dalej jest posiany pasternak. Bardzo ładnie napęczniał, już nasionka napęczniały. No jest szansa, że coś wzejdzie. No zobaczymy.
jest posiane i teraz będziemy widzieć, co będzie dalej. No sytuacja jest taka, że nawet jeżeli jest mokro, od spodu jest wilgoć, to na posiane nasiona powinien przejść deszcz. Taki delikatny, drobny deszczyk, wtedy całkiem inaczej nasiona rosną, całkiem inaczej się rozwijają, bo mimo to, że one mają wilgoć od spodu, potrzebna jest wilgoć z góry, która dociśnie. I taka wilgoć z góry w postaci deszczu ma całkiem inną kaloryczność, ma całkiem inne predyspozycje do wzrostu nasion, które w tą ziemię wsiejemy. Także no, zdałoby się, żeby ten deszczyk tutaj teraz popadał i tak teraz, no takie można się teraz pośmiać. Jeszcze nie tak dawno człowiek mówił, ale mokro, nie wejdę w ogród. A dzisiaj jak już człowiek wszedł w ten ogród, to mówi, Boże, przydałby się deszcz. Nie dogodzi, prawda? Chwilka przerwy. Zaraz idę jeszcze dalej. Ale chwileczkę odpocznę, jest tak przyjemnie, cieplutko, wieje wiatr, więc nie jest gorąco. Skowronki śpiewają i lubię tak sobie siedzieć i patrzeć, jak się trawy kołyszą. W tym roku siana nam na pewno nie braknie i powiem Wam, że dawno nie mieliśmy takiej trawy o tej porze. W zeszłym roku taka trawa, jak jest teraz, żeby już ona się kołysała na wietrze, żeby była powiedzmy do pół kolan, to była dopiero w czerwcu, a teraz mamy 30 kwietnia i trawa jest taka jak w zeszłym roku w czerwcu, więc no to jest dużo szybciej. Ona ma wilgoć od spodu, bo tam na łąkach jeszcze jest mokro. Na pewno będzie problem z powykaszaniem części łąk, bo nie wiedzie, będzie się topić, no ale pomalutku, pomalutku i jakoś to się będzie robiło. A co do ogórków, wracając jeszcze do ich tematu, one bardzo lubią stanowisko żyzne. Także no jeżeli będziecie wybierać stanowisko pod ogórka, to należy dać dosyć dużo obornika, takiego przekompostowanego, kompostu, no tak jak pod wszystkie warzywa. I też gleba musi być przepuszczalna, zasobna w wodę, ale nie wilgotna. Nie może być wilgotna, nie mokra, nie bardzo mokra, bo ogórek ogólnie nie lubi mokra. On lubi wilgoć, ale nie mokro. Wtedy będzie taki żółty, będzie marnie rósł, korzenie będą się dusiły i ten ogórek będzie w efekcie później ginął, plon będzie bardzo niski. Najlepsze warunki dla ogórka to są takie gleby średnie, przepuszczalne i no, zasobne w wodę. Posiane i teraz będziemy czekać, później na pewno będzie nawożenie, stosowanie czosnku, stosowanie drożdży, żeby tutaj uchronić je od zarazy, od chorób grzybowych. No i dokarmianie, no zobaczymy, jakie będą warunki pogodowe, jak ten plon tutaj będzie się rozwijał. No i też jeżeli idziecie w pole, nie ma co się od razu nastawiać na nie wiadomo jakie plony, bo może być porażka. No to wszystko zależy od warunków pogodowych. Często ludzie idą, wysiewają te nasiona i są nastawieni nie wiadomo na jaki plon. Oczekują tylko zysków, a wystarczy, że przyjdzie przymrozek, tak jak tutaj u nas były, czy przyjdzie gradobicie, przyjdą nawalne deszcze i jest po naszych planach. Tutaj musimy mieć naprawdę pokorę. Cieszyć się z tych wysianych nasion i cieszyć się z tego, co będzie w ogóle z najmniejszego plonu. Jeżeli się uda osiągnąć cokolwiek, to już jest nasz sukces. Także no tutaj też trzeba podchodzić do tego z dystansem. Najlepiej smakuje na polu. Po pracy. Bądź między pracą. Coś Wam powiem, coś Wam pokażę. O, tutaj. Tak siedzę sobie, wcinam mandarynkę i patrzę na tą roślinkę. To jest bodziszek cuchnący. Dlaczego nazwa cuchnący? Nie mam zielonego pojęcia. On nie cuchnie. Zapach ma taki nawet dosyć
przyjemny. Prędzej nazwałabym cuchnącym aksamitki, aksamitka cuchnąca, bo ta to faktycznie daje, ale bodziszek nie. Jak byliśmy dziećmi, zawsze na tą roślinę mówiliśmy bocianki. Dlaczego? Zobaczcie, no już chyba nie muszę mówić dlaczego. Ona ma tutaj takie, wypuszcza to nasiona, tutaj będą nasiona i to jest jak dziób bociana. Ale do czego tutaj zmierzam? Ta roślina jest już, nie wiem czy ktokolwiek jeszcze ją używa, ale ona jest bardzo cennym zielem i kiedyś była szeroko pozyskiwana w zielarstwie jako roślina ziołolecznicza. Z tego bodziszka liście, łodyga, kwiat, kwiatostan, wszystko jest cenne, robiło się napary i takie napary właśnie z ziela bodziszka, jak ktoś miał rany, które ciężko się goiły, po jakichś takich zadrapaniach, skaleczeniach, bardzo dobrze było przemywać właśnie naparem z bodziszka i pięknie się goiło, pięknie zasychało. Takie stare metody kiedyś zawsze się sprawdzały i ludzie o ziołach wiedzieli wszystko, szli zgodnie z rytmem natury, z jej tokiem i tak jak ktoś kiedyś, starszy już, ta osoba dawno nie żyje, powiedziała, jeżeli Pan Bóg dał chorobę i dał truciznę, to dał również i antidotum na ziemi, tylko kwestia jest znaleźć to antidotum i wiedzieć, co jest antidotum na daną chorobę czy daną truciznę. Taki bodziszek, pamiętam, jak ja byłam jeszcze dzieckiem, jechałam na rowerze, noga mi się ześliznęła i na pedale zdarłam sobie stopę. Rana była bardzo duża, no i też ciężko mi się to goiło, paprało się niemiłosiernie. Mama nazbierała takiego bodziszka, bo to było już o tej właśnie porze, myśmy zaczęli krowy wyganiać. Świeżego ziela nazbierała, zaparzyła to, dała wtedy pół szklanki takiego świeżego ziela, zalała to szklanką wrzątku, postało to i przykładała mi takie kompresy, takie okłady i przemywała. I bardzo ładnie mi się to szybko zagoiło. Blizna jest, owszem, do dzisiaj pamiętam i pamiętać będę, ale też pamiętam, jak właśnie tutaj przemywanie bodziszkiem mi pomogło. Także no, warto tą roślinkę sobie zapamiętać i zapoznać się z jej właściwościami. Ale dzisiaj przyjemna pogoda jest. Wieje. Pięknie drzewa się na wietrze kołyszą. Jest bardzo przyjemnie. Tutaj miałam w tamtym roku czosnek i gdzieś żeśmy przegapili i powychodził mi. Mogłabym z tego zrobić rozsadę, ale tak jakoś powiem Wam, że nie miałam czasu. Przegapiłam tutaj ten moment i zostawiłam to już tak samemu sobie. Porósł, widzę, powypuszczał bardzo ładnie, taki gruby jak palec. Tutaj nie ma żadnych oznak chorób, no i niech sobie jest. Cudów tutaj może z niego nie będzie, bo są po 3-4 ząbki w kupie. Tak być nie powinno, bo wtedy ta główka nie będzie się rozrastała, tylko wszystkie 4 czy tam 3 ząbki będą chciały się rozrastać, no i będą małe. Ale do ogórków mi wystarczy. Także tutaj
Jest to jest, nie będę go niszczyć, ale specjalnie o niego nie dbam. Pod płotem posadziłam sobie georginie. No to też już jest ten czas, żeby je wysadzać. One już takie kiełeczki popuszczały, no ale bałam się tutaj tych przymrozków, bo jednak jak jest ciepło, to one dosyć szybko rosną. Teraz mam nadzieję, że już przymrozków nie będzie. No coś niby za tydzień głoszą, ale to najwyżej przyjdę, przykryję sobie tutaj słomą, bo mam słomę tutaj za bramką. Nakryję, później odkryję i te georginie mi nie zmarzną. No i innych kwiatków troszeczkę. Już będę mieczyki wysadzać. Tutaj właśnie sobie ukopałam mój ogród, na którym sadziliśmy jesienią czosnek i cebulę. Czosnek, harnaś, cebula, szęsej. Tutaj stała woda, to wszystko wymokło, ale czosnek daje sobie radę. Tutaj go obrobiliśmy, poruszaliśmy tą ziemię, żeby to wszystko przesychało. No i jakoś to nabiera wyglądu. On zżółkł z wilgoci, bo tutaj jest bardzo mokro nadal, ale jednak to troszeczkę obsycha. Korzenie dostają powietrza i ten czosnek wygląda bardzo ładnie. Na dzień dzisiejszy żadnych oznak chorobowych poza tą żółcią z mokra nie widać. Robaków też nie widać, no ale na pewno tutaj przelanie, bo na tym będzie koniecznością, bo po takim mokrze to robaki pojawią się jak nic. Cebula obok, no z niej nic nie będzie. Tam środeczkiem troszkę jest, to ją zostawię, ale ona pójdzie na przesuszenie, bo do takiego dłuższego przechowywania ta tutaj szęsej nie będzie się nadawała, bo ona stoi, stała w mokrze, teraz tutaj też jest mokro, więc ona będzie się na 100% psuła, ale to też nic, bo pozyskam sobie szczypior, przesuszę go, a cebulę no również przesuszę, no bo szkoda jej jest zaorać tutaj, bo tak jak widzicie jest jej dosyć sporo, tam dalej, no niestety tam to pójdzie do zaorania, bo to nie ma sensu trzymać dla kilku flancowanych cebulek, tam będzie posadzona kapusta, kalafiory, no i coś jeszcze, no zobaczymy ile pola zostanie, być może zasadzimy to wszystko kapustnymi, no czas pokaże. Ale zobaczcie, cebula jeszcze dobrze nie ruszyła do wegetacji, a już puszcza tutaj cypy, kwiatostany. To trzeba, jeżeli takie coś Wam się pojawia, to trzeba to tutaj definitywnie oberwać z tego względu, że cebula będzie szła w kwiatostan i później cebula będzie taka pusta, będzie miała czpień w środku, nie będzie się, no będzie taka pusta, do niczego się nadająca. Jeżeli na nasionka, no to tak, wtedy takie coś się zostawia i pozyskujemy nasiono, ale jeżeli nasiona nie chcecie pozyskiwać, to trzeba to usunąć. To samo w czosnku. Jeżeli się pojawią już kwiatostany, trzeba je obrywać, wtedy główka jest zdecydowanie większa. No chyba, że ktoś chce, tak jak ja w tamtym roku, pozyskać materiał nasienny, no to wtedy takie kwiatostany się zostawia. I ja też pozyskałam z kwiatostanów nasionka i tutaj mam pod płotem dwa rzędy wysiane. I z tych nasionek będzie ząbek. Ząbek taki jak wysadzałam tutaj na tych dwóch rządkach i teraz z tych ząbków już będę miała główeczki i z tych główeczek będę sadziła już harnasia, tak jak tutaj, także mam trzy fazy rozwojowe czosnku. O, tam właśnie wylądował drapieżny ptak. Chyba coś upolował. Nie znam się na drapieżnych ptakach, więc nie wiem, co to za gatunek. Tam poleciał ten ptasior. Znawcy ptaków już wiedzą, co to jest. Ja niestety nie. Drapieżnik. Ale piękny drapieżnik. Przepięknie szybują i teraz można zobaczyć, jak on wykorzystuje ciągi powietrza, jak on steruje ogonem, bo ptak właśnie steruje za pomocą ogona i wykorzystuje ciągi powietrza do szybowania. Tu, chodź tutaj. Kania chyba.
Chociaż jeżeli to nie jest Kania, to mnie zaraz tutaj poprawicie w komentarzach. Bo naprawdę, jeżeli idzie o ptaki drapieżne, to jestem cienka. Wiem tylko, co to jest jaszcząb i orzeł. Tu wydaje mi się, że to jest Kania, ale tylko mi się wydaje. I na tym wydawaniu się poprzestanę. Kiedyś pokazywałam Wam mysiurka w takiej fazie małej roślinki, a dzisiaj zobaczcie, jak on wygląda w fazie rośliny dojrzałej. Jest rozkrzaczony, ma przepiękne kłosy, kwiatostany i on niedługo zacznie pylenie. Będzie się ten kłos rozchylał i będzie pylił, wydawał owocniki i będą się rozsiewały kolejne mysiurki. Jest to roślina mokrzycowa, lubiąca właśnie tereny mokre, takie jak tutaj teraz na moim ogrodzie. No i te nasionka, one się wysiewają każdego roku, ale czekają na odpowiednie warunki do wzejścia i potrafią w ziemi siedzieć, czekać na wzejście kilka lat. I tutaj tego mysiurka rzeczywiście kilka ostatnich lat nie było, bo było sucho. No a teraz zobaczcie, jeden mokry rok, jedna mokra zima i wiosna. I ile mysiurka jest? Bardzo ładna roślinka, bardzo mi się podoba. I tym oto właśnie bardzo mi się podoba z tych przepięknych, nasyconych soczystością zieleni terenów nadodrzańskich. Żegnam się z Wami, życzę Wam przepięknych dni majowych, pogody ducha, radości i takiego zatrzymania się, nie pędzenia przed siebie na oślep, jak taki koń zaprzężony w uprząż i mający klapki, żeby tylko iść swoim tokiem biegu, który ma wyznaczony, tylko stanąć, zatrzymać się i po prostu zajrzeć w głąb siebie, dostrzec to, że przecież my jesteśmy tutaj, jesteśmy częścią tego wszystkiego i nie przegapmy tego, co jest tak ulotne. To jest tylko chwila i za chwileczkę już to wszystko zginie. Pokryje się szarością jesieni, przyjdą takie zimowe, ciężkie dni i będziemy musieli znowu czekać kilka miesięcy na takie widoki. Wielu z nas te widoki już nie będą dane, także cieszmy się, póki możemy, póki jest nam to dane. Tego Wam, kochani, wszystkim na ten dzień, na kolejne dni, na cały maj i kolejne miesiące bardzo serdecznie życzę. No i w tym miesiącu maryjnym, bo to jest miesiąc maryjny, życzę Wam takiej opatrzności właśnie od Najświętszej Panienki, żeby chroniła Was każdego dnia, otaczała płaszczem Wasze rodziny od wszelkich nieszczęść i strzegła Wasze domostwa, żeby się dobrze działo, wiodło. No i żeby Wam się, kochani, dobrze żyło i darzyło. Do następnego!